Kilka tutaj naców. W dzisiejszym odcinku będę oglądać odcinki szkoły, w których ja grałam. W ogóle wpadłam na pomysł, żeby nagrać ten odcinek kiedyś, jak jechałam autem i mówię, kurde, muszę to nagrać serio, bo często dostaję od was DM-a jakieś właśnie nagrania i tak dalej, jak widzicie jakieś powtórki tych odcinków, no i pomyślałam sobie, że fajnie będzie do tego wrócić. Sama z chęcią zobaczę te odcinki. I na dzisiaj wybrałam odcinek, który generalnie był najbardziej kontrowersyjny, zrobił najwięcej szumu i w ogóle kawałek tego odcinka na YouTubie ma 18 milionów wyświetleń, nie wiem w ogóle jakim cudem. I pomyślałam sobie, że z chęcią bym zrobiła drugą część, dlatego że tych odcinków było naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo, w których brałam udział. I jeżeli będzie 50 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to robię drugą część z innym odcinkiem, też takim mega grubym. Poza tym tych odcinków naprawdę było, jakby one były naprawdę mocne, więc jest naprawdę co tutaj pokazać. No ale też pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na kanale, żeby wpadać na mojego Instagrama. A ja nie przedłużam, biorę laptopa i oglądam. Bierzę się za oglądanie. Większą idiotką na świecie. Ewa jest tam. O, jest! Ja nie umawiam się z licealistkami. I jaka jestem w ogóle niska i mała i mam czarne włosy długie. Co za palant. Nikt nigdy w życiu mnie tak nie upokorzył. Oh my god. Fałszywie oskarża mężczyznę o gwałt. Sięgam, ja go zabiję. Zabiję cię! Zamordujecie, rozumiem? Mega mi zawsze było smutno, że nie ma mnie w tym początku, więc przewiniemy go. Ewa Karasiewicz z licealnej 3A od jakiegoś czasu spotyka się z Grześkiem Chojnowskim z równoległej klasy. Boże, jakie wyglądała. Maturzystka nie traktuje go poważnie, bo jest przekonana, że zasługuje na kogoś lepszego. Słuchaj, bo słyszałem, że otworzyli nowy tor z gokartami, no i podobno jest zajebisty, więc moglibyśmy się wybrać w sumie. W ogóle zobaczcie sobie tą torebkę, jest przerażająca. I te teksty w ogóle, tam był pisany scenariusz, ten scenariusz pisała chyba 30-letnia osoba, więc wiecie, to było właśnie takie teksty typu: co ty się z gimbazu urwałeś? Antycznych restauracji, nie? Mogę cię wziąć na pizzę, kebaba. Chcę kebaba. Nie, nie chcę. Ale czemu ty na mnie krzyczysz? Bo jesteś beznadziejny. Ja jestem taka wkurzona od rana. Co śpiewasz, ci szkodzi? Nawet mnie nie denerwuj. Co się stało? Wyobraź sobie, że mój debilny chłopak chce mnie wziąć albo na go-kartę, albo na pizzę, bo na nic więcej go nie stać. Ooooo! Wyobraź sobie, że on nie zna ani jednej dobrej restauracji w tym mieście. Nie wiem, czy widzicie, ale jestem po prostu wyglądem, jakbym była okrągła jak ziemniak, naprawdę. Widziałaś tego gościa? Ojca Kaszki? Ej, gdzie ty lecisz? Obczaiłeś mojego księcia z bajki. Księcia z bajki. Osiemnastolatce wpada w oko ojciec młodszej uczennicy. Dziewczyna od razu sprawdza w internecie, czy mężczyzna jest wolny. Nie wiem, kto pisał ten scenariusz, ale naprawdę nie będę tego komentować. Wiem, że jak to grałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że ten scenariusz jest tak powalony. Naprawdę. Dopiero później, jak ten odcinek zobaczyłam, to takie... No, wyobraź sobie, że ten gość ma na fejsie status wolny. Muszę na niego wystartować. Ewka, ale to jest dorosły facet. Nie wygląda na kogoś, kto ma kryzys wieku średniego. W życiu się do mnie nie zainteresuje. Jak przegrasz, to przez tydzień będziesz chodziła w koszulce z napisem Ewa Karasiewicz jest moją idolką. Okej, a jak ty przegrasz, to założysz sobie koszulkę. Jestem głupia i beznadziejna. Okej. Naprawdę zakładamy się, że ktoś będzie nosić koszulkę z napisem Ewa Karasiewicz, to coś tam? Ale jest bezczelna. Jak ona w ogóle może myśleć, że nie poderwę tego kolesia? Tym bardziej, że tak się na niego napaliłam. Tak się na niego napaliłam. Nie dość, że gość będzie mój, to Ala jeszcze będzie musiała publicznie przyznać, że jestem jej idolką. Ewa Karasiewicz jest rozczarowana swoim związkiem z Grześkiem Chojnowskim. Uważa, że tylko dojrzały mężczyzna spełni jej wymagania. Dojrzały mężczyzna spełni jej wymagania. Tak przy okazji to mój chłopak jest młodszy ode mnie, ale to taka dygresja. Tylko ja się chciałam zapytać, czy mogłeś do toalety, bo mnie strasznie brzuch rozbolał. Jakoś nie przeszkadzało ci to przed chwilą przeglądać się w lusterku? Tymczasem Grzesiek chce się pogodzić z dziewczyną. Przepraszam za tego kardy i za tą pizzę. To masz rację, to było głupie trochę. No i co, chcesz mi tym świskiem papieru przekupić? Naprawdę, on mi przyniósł kwiatka z origami. Origami, origami. Cześć, Ewa jestem. Dzień dobry. Nie przedstawisz się? Tomasz Piechowiak. To więc Tomaszu, powiedz mi, co dzisiaj wieczorem robisz? Jaka jestem niska w porównaniu do niego w ogóle. To jakiś żart? No to słuchaj, Ewo, nie wiem, o co tobie chodzi, ale ja nie umawiam się z licealistkami, a jeśli to jakiś żart, to naprawdę mnie nie śmieszy. Uważam, że powinnaś sobie znaleźć chłopaka w swoim wieku. Znowu mnie zdisował. Widzę, Ewo, że już się dobrze czujesz, tak? Tak, przyszło mi. Nie no, zaraz się wścieknę. Facet mnie olał. Facet mnie olał. A najgorsze jest to, że jeszcze przegram zakład z Alą, ale nie ma mowy, nie dam jej tej satysfakcji. Ewa nie zamierza przyznać się przyjaciółce, że nie udało jej się poderwać ojca młodszej koleżanki. Dziewczyna kłamie, bo nie chce przegrać zakładu. Aha, czyli będzie Ewa kłamczucha. Ale powiem wam, że to jest tak, że teraz jak to oglądam,
Mam takie wrażenie, jakbym to nie była ja w ogóle. Nie wiem, czy to przez te włosy, czy właśnie przez to, że to jakby było, wiecie, napisany scenariusz, bo ja się tak totalnie nie zachowuję. Jak to co? Normalnie umówiłam się z ojcem Kaśki Pichowiak i tak się właśnie składa, że przegrałaś zakład, dlatego teraz będziesz chodzić przez tydzień w koszulce Ewa Karasiewicz jest moją idolką. Ale ja ci nie wierzę, że koleś umówił się z tobą na randkę. Nie na randkę, tylko na randkę u niego w domu. Wiesz, co to znaczy? Bzykanko. Bzykanko, nie! Nie kłamie, ale jeżeli chcesz, to okej. Okay. Dostaniesz te zdjęcia. Okej. Okay. Hej, w sumie to jak chcesz, to mogę ci pomóc z tą prezentacją. Ewa jestem. Wiem, kim jesteś, ale dlaczego chcesz mi pomagać? Wiem, kim jesteś, czyli wydaje mi się, że byłam chyba jedną z najpopularniejszych dziewczyn w szkole. Wiesz, kiedyś byłam w podobnej sytuacji. Poza tym przyda mi się taka powtórka z biologii przed maturą. Powtórka z biologii. Powtórka z biologii to chyba będzie u pana w domu, na bzykanku. Ta młoda szybko łyknęła ściemę o pomocy. Szkoda tylko, że i tatuś nie zareagował na mnie w równie otwarty sposób. Boże, naprawdę 18-latki wyrażają się w ten sposób? Ewa Karasiewicz założyła... O, dobra, teraz mamy najlepszy moment odcinka. Generalnie mogę wam teraz taką dygresję powiedzieć, że nagrywaliśmy ten odcinek jakby w dwa dni. Jeden dzień to właśnie był nagrywany w tej hali w szkole, a drugi to był właśnie w tym wynajętym mieszkaniu. Wiecie, tam po prostu wynajęli to mieszkanie, żeby tam nagrać ten odcinek. I tam w ogóle przy tym goście, z nim rozmawiałam i tak dalej. I on mi opowiadał, że on ma dzieci, on ma żonę i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że urywek z tego odcinka na YouTubie ma 18 milionów. Co w ogóle te dzieci muszą, jakby, wiecie? Mężczyzna odrzucił jej zaloty, jednak maturzystka wprosiła się do nich do domu pod pretekstem pomocy młodszej koleżance. Na biologię o chorobach genetycznych. Zajebista była tam kanapa, ona była taka ogromna rugówka. A masz może coś do picia? Tak, kupiłam na jakąś kolę i sok. Widzieliście tą kolę? Tylko wiesz co, bo ja nie wiem nic, co zawiera cukier. Przepraszam, czy picie to jest jedzenie? No ale dobra, wybredna byłam, trzeba przyznać. To ja bym już zaczęła, a tobie za ten czas poszła. No dobra, to ja szybko wrócę i zrobimy. Okej. Okay. A gdzie jest ojciec, że tak powiem, bo ja go tam nie widzę. 18-latka jest zadowolona, że udało jej się pozbyć Kasi. Czyli tak, ja nie wiem, czy on w ogóle jest w domu, w tym mieszkaniu, ale postanowiłam pójść do jego sypialni i z tego, co widzę, zacznę się rozbierać. Chcę jak najszybciej uwieść jej ojca i zdobyć dowód dla swojej przyjaciółki, by wygrać zakład. Jest przekonana, że mężczyzna... O, i pamiętam, że mnóstwo osób mi pisało właśnie pod tym urywkiem właśnie z tego odcinka, że jak to w butach na łóżku. Kasia! Kasia! No hej. Co ty tutaj robisz? No, przyszłam do Kasi, ale tak naprawdę przyszłam do ciebie. Przyszłam do ciebie. A gdzie jest Kasia? Wysłałam ją do sklepu, jesteśmy sami. W sumie to fajnie byłoby, gdybyś dołączył do mnie, tak? Załóż coś na siebie, proszę cię. No ale chcesz mnie wygonić? Chcesz mnie wygonić? Chcesz mnie wygonić? Przecież może być nam razem tak miło. Przecież może... Bierz swoje rzeczy i proszę cię wyjść stąd, dobrze? Dobra, dobra. Ewa nie chce zrezygnować. Teraz realizuje swój diabelski plan, jakim jest zrobienie zdjęcia, że niby jestem w jego sypialni. W ten sposób chce przekonać przyjaciółkę, że przespała się z ojcem młodszej koleżanki. Szybkie zdjęcie z krawatem, pamiętam, no. Ale co ty tam robisz? Możesz się pospieszyć? Chwila jeszcze. Mężczyzna jest wściekły. Najlepsze jest to, że on czeka, aż ja się ubiorę, a ja tak naprawdę wcale nie byłam rozebrana. Jedyne co miałam, to miałam ściągnięte ramionczka i nie miałam na sobie tej takiej góry bluzki. Nie wiem, o co chodzi. Ty się rozumiesz? No ale bez sensu się tak denerwujesz, przecież nic się nie stało. W ogóle nie mów do mnie na ty, dobrze? I wyjdź stąd. A moje rzeczy? Gdzie są te rzeczy? Na stole. No to bierz je, proszę cię. Co ci w ogóle przyszło do głowy? Co za palant! Nikt nigdy w życiu mnie tak nie upokorzył. Ale okej, okay, mówi się trudno i żyje się dalej. Okej, okay, mówi się trudno i żyje się dalej. No wiecie, jak się nie poderwie tego starego faceta, poderwie innego. Te zdjęcia wystarczą, żeby udowodnić Ali, że się bzyknęliśmy. Że się bzyknęliśmy, naprawdę... Dzieci, w sensie dzieci, ludzie, którzy mają 18 lat, używają słowa bzyknęli. Wysłała Ali zdjęcia, które zrobiła w sypialni mężczyzny, by udowodnić, że wczoraj uprawiała z nim seks. No to sprawdź telefon, właśnie ci wysłałam fotki. Czemu go nie ma na zdjęciach? Ach, no bo nie chciał, bał się afery, tak? Słuchaj, takie zdjęcie to sobie mogłaś wszędzie zrobić. Jasne, no to sobie przybliż. Przecież trzymam tam zdjęcie, gdzie jest on z córką, tak? To jest jego sypialni. No właśnie, no i co, łyso ci teraz? Będziesz chodziła w koszulce, Ewa Karasiewicz jest moją idolką. Nie, w sumie ojciec Kaśki jest spoko, ale jednak wolę młodszych. A ty lepiej zamawiaj koszulkę z moim zdjęciem. Nara. Po moim trupie. Ala uwierzyła przyjaciółce, że Ewa przespała się z ojcem młodszej uczennicy. Czyli rozumiem, że ona teraz idzie zakablować na mnie, mojemu chłopakowi. Ewa nie mogła od ciebie odebrać, bo była zajęta innym kolesiem. Co ty pieprzysz w ogóle? No normalnie, patrz, o, jest u niego w sypialni.
to jest jego zdjęcie. Po prostu się z nim zyknęła. Nie no, wydaje mi się, że po prostu, wiecie, oni pewnie mieli jakąś cenzurę na słowa typu ruchnęła i tak dalej, dlatego mówili cały czas bzyknęła. Hej Grzesiek! Jakie hej? Gdzie ty wczoraj byłaś, dziewczyno? Z Alą? Nie byłaś z Alą, nie kłam! Ale nie kłamie! Wiesz co? Ala mi właśnie pokazała zdjęcia, jak się prężysz w łóżku jakiegoś obcego typa. Prężysz w łóżku? Nie chcę cię znać, dziewczyno. Ale Grzesiek, ja nic nie zrobiłam, no poczekaj. Poczekaj, Grzesiek, no chodź, porozmawiamy. Ale ja nie mam z tobą o czym rozmawiać, dziewczyno. On mnie zgwałcił. Ale grubo poleciałam teraz. Będę oskarżać. Kurde, nie pamiętam, jak on się nazywał, ten gościu, ale dobra, nieważne. Będę oskarżać go o gwałt, więc poleciałam grubo. Co ty w ogóle chrzanisz za głupoty? Przecież ty na tych zdjęciach się dziewczyną uśmiechałaś, dzióbki sobie czaskałaś i prężyłaś się w jego łóżku, to jest gwałt? Pojechałam do jego córki Kasi. Jakiej Kasi? Co ty w ogóle chrzanisz za głupoty, dziewczyno? No, wysłał ją do sklepu, potem zrobił mi herbatę i ja naprawdę nic nie pamiętam, nie wiem nawet jak do domu wróciłam. Najgorsze jest to, że wydaje mi się, że potem jak jakiś rodzic ogląda takie odcinki i tak dalej, to myśli, że serio tak jest w szkołach, a ja naprawdę nie wiem. W jakiej szkole są takie akcje, nie wiem, może w waszych, ale naprawdę ja nie pamiętam w ogóle takich rzeczy, żeby, nie wiem, serio. A nic się nie stało, na dzień normalny, f***! Zwłaczysz moją dziewczynę! Zamorduję cię, rozumiesz? Zamorduję cię! Nie uspokoję się! On podał Ewie dragi i ją zgwałcił! Jakie dragi? Co ty mówisz? Zamorduję cię, rozumiesz? Przestań! Ja nie wiem w ogóle, o co mu chodzi. Dziś nie żyje! Wow. On pewnie teraz jest zestresowany, nauczycielka idzie. Te połączenie kolorów w ogóle, żółty, różowy. Pierwszy raz widziałem na oczy i w dodatku takie oskarżenia. Dobrze, zaraz to wyjaśnimy, porozmawiamy z panią dyrektor, wszystko się wyjaśni. Jezu, pamiętam w ogóle, tam była u góry taka szatnia jakby, szatnia, w sensie garderoba i tam było mnóstwo ciuchów. I nie wiem czemu oni się zawsze upierali, żeby po prostu wszyscy byli, w sensie wiem czemu, no bo generalnie wtedy lepiej się niby ogląda, jak są, wiecie, kolorowe rzeczy i tak dalej, ale to jak oni czasami dobierali te rzeczy, to naprawdę wstyd. Proszę mi dokładnie powiedzieć, o co chodzi. No ale ja właśnie nie wiem, o co chodzi, ja tej dziewczyny naprawdę nie dotknąłem. Ale znają pan? No tak, znam ją, wczoraj ją poznałem. Wczoraj ją poznałem, była u mnie w łóżku. Przyszła do mojej córki i nagle zostałem ją u mnie w sypialni półnagą, ale kazałem jej się ubrać i wyjść. Jak półnago? Gościu, ja nie... Miałam normalnie bluzkę, jedyne co miałam, to... Ta dziewczyna kłamie! Spokojnie, spokojnie. Jak wleciał na mnie w ogóle. Co się stało wczoraj wieczorem? No, przyszłam do Kasi, potem jej ojciec wysłał ją do sklepu i zrobił mi herbaty. Potem nic nie pamiętam. No i twierdzisz, że zostałaś zgwałcona, tak? Tak. Teraz powinna być taka smutna muzyka, albo taka groźna, bo no, jest grubo. Naprawdę? Nic więcej nie pamiętasz? Naprawdę, no. No przecież dosypał mi coś do herbaty. Musiał mi coś do herbaty dosypać. Ale ja nie chcę żadnej policji, nie rozumie tego pani. Ale Ewo, posłuchaj, ja muszę to zrobić. Ale ja nie chcę już dłużej o tym rozmawiać. O, kapryśna się robię. Ty się przyjaźnisz z Ewą, prawda? No, a co? Ona ci coś mówiła o tym, że mój ojciec ją zgwałcił? Że co? Ale w ogóle czajcie, postawcie się w sytuacji tej dziewczyny w ogóle, jakby... Ale jak to, że kiedy ją niby zgwałcił? No u mnie w domu, bo... Jest jeszcze jeden taki odcinek, gdzie niby podrzuciłam jakiejś dziewczyny narkotyki i tak dalej, ale to zostawiam na kiedy indziej. Pani profesor! Tak? Nie pani teraz. Profesor, ale pani profesor, to w sprawie Ewy. Ona kłamie, proszę kto panią. Kłamie? No Ewa kłamie. Jezu, ale w ogóle ona jest przebiegła. Widać, że ona chce, dokopać Ewce. Mega. Ewa, czy to jest prawda, że założyłaś się z Alą o to, że uwiedziesz ojca Kasi? A co wy się mnie tak wszyscy czepiacie? Bo chcemy wiedzieć, jaka jest prawda. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, co zrobiłaś? Jeszcze chwila i niewinny człowiek miałby problemy na całe życie. Skończyła już pani, czy mogę iść? Nie, nie możesz. Proszę natychmiast przeprosić pana Piechowiaka. Nie będę nikogo przepraszać. Ale czajcie w ogóle. W sensie ja wiem, że to jest tylko jakby, że to jest napisane scenariusz, ale jak trzeba być powalonym, żeby coś takiego jakby wymyśleć i żeby wymyśleć, nie wiem. Nienawidzę ich wszystkich. Co za debile. Nie, ja jestem dla nich za dobra. Nawet do pięt mi nie dorastają. A Ala to już w ogóle pożałuje, że mnie tak wkopała. Jakie ja byłam niby narcyzem. Jak mi do pięt... Dobra. Ewa Karasiewicz została ukarana obniżoną oceną ze zachowania za fałszywe oskarżenia o gwałt. Serio? Ja dostałam tylko obniżoną ocenę za to, co ja zrobiłam? Tylko obniżoną ocenę? Chciałaś wojny, to będziesz ją miała. Mówię to raz i drugi raz tego nie powtórzę, masz rozumiesz? Odlot. Psychiczna jesteś. Tak myślisz? To dobrze, bo słuchaj, zemszę się tak, że pamiętasz mnie do końca życia. Wariatka. Oh my gosh, przebrnęłam przez ten odcinek, ale naprawdę, jak ja to oglądałam... Nie zagrałabym w nim drugi raz, zdecydowanie, no ale wiecie, wtedy to... Czasami było tak, że ja dostawałam scenariusz i go nie czytałam, nawet tylko przyjeżdżałam po prostu i potem go czytałam przed nagraniami, więc... Ale dobra, nie będę się usprawiedliwiać. Ale nie no, źle nie było, no. Ale tak jak mówiłam, tych odcinków ze mną, które naprawdę są też przemocne, jest jeszcze bardzo dużo, dlatego mam nadzieję, że będzie 50 tysięcy łapek w górę, że będę mogła nagrać kolejną część. A w tym momencie się z wami żegnam. Pamiętajcie, żebyście zostawili subskrypcję, wpadajcie też na mojego Instagrama. I kocham was, dzibaski. Muah!